Uważam, że rywal bardzo wymagający, co pokazał właśnie na boisku, ale myślę, że ten mecz dobrze nam się ułożył, podobnie jak z Chojnicami. Dobre przygotowanie fizyczne, tutaj ciężka praca u nas w klubie razem z trenerem, widać, że daje jakieś owoce, prawda? Myślę, że dobrze mecz się ułożył i chcemy dalej pracować nad tym, co mamy dobrą pasę i aby to utrzymać. Katastrofa jest naprawdę, zespół jest rozbity totalnie, trzecia porażka i trzecia taka porażka w takich wysokich rozmiarach. Nie wiem, czy jeszcze się zbierzemy, bo to naprawdę wygląda okropnie. Chcemy coś zrobić na boisku, mówimy sobie w szatni, że musimy coś zrobić, żeby przełamać ten kryzys, a potem wychodzimy i znowu dostajemy takie lanie. Dużo nam się przede wszystkim mecz ułożył od samego początku, szybko dwie bramki strzeliliśmy. Uważam, że dominowaliśmy przez całe spotkanie, wygraliśmy nie tylko wysoko, ale i pewnie, więc tutaj nie było chyba ani jednego momentu takiego, którym gwiazda mogła nam dziś się zagrozić. Z kolejnego, każdego wygranego meczu wciąż dalej czujemy się coraz pewniej i myślę, że to przynosi jakieś skutki, efekty. Ja myślę, że w obronie w obydwu połowach graliśmy katastrofalnie, przez to tyle straconych tych bramek, to od trzech meczów już tak wygląda, że
nawet jeśli coś potrafimy tam stworzyć, to dostajemy takie bramki po ewidentnych błędach w obronie. No nie wiem, musimy ciężej popracować nad tymi elementami, bo jeśli chcemy coś jeszcze, jeśli chcemy się utrzymać w tej lidze, to musimy te dwa mecze następne wygrać, bo tak to będzie naprawdę wygląda, to tragicznie. Fajnie nam się gra na tej hali. Na początku oczywiście były jakieś tam obawy, bo hala jest troszkę specyficzną i różni się od tej naszej na Dąbrowskiego. Aczkolwiek szybko przyzwyczailiśmy się do tej hali i niech tak zostanie. Niech to zostanie taka twierdza, którą nikt nie zdobędzie. Pomimo tego, że mamy nie swoją halę, prawda, tam nie na której na co dzień gramy, myślę, że dobrze nam idzie i już czujemy tą halę na tyle, że możemy spokojnie grać z rywalami z wysokiej półki.